W ostatnim czasie polscy siatkarze przysporzyli nam, Polakom, niesamowitych emocji. Szkoda tylko, że mecze transmitowane były późną porą i nie wszyscy mogli pozwolić sobie na tę wspaniałą sportową ucztę. Niemniej okoliczności naszego wyjścia z grupy i zdobycia brązowego medalu zainspirowały mnie do opublikowania dzisiejszego odcinka. Będzie on poświęcony spektakularnym zwycięstwom polskich sportowców. Zwycięstwom, po których do języka polskiego na stałe weszły takie jednostki czasu jak jedna Wenta czy jedna Brudka. Podczas selekcji kierowałem się głównie sytuacjami, w których podczas trwania danej rozgrywki większość, bądź przynajmniej spora część widzów machnęła ręką i zrezygnowała z dalszego oglądania widowiska, nie wierząc w zwycięstwo swojego sportowca bądź zespołu. Zanim przejdziemy do sedna, wspomnę, że 90% naszych widzów nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli też tego jeszcze nie robisz, gorąco zachęcam do kliknięcia w czerwony przycisk oraz symbol dzwoneczka. Tylko tyle wystarczy, bym poczuł, że doceniasz moją pracę. Dzięki. Zaczynajmy więc. Piłka ręczna, rok 2016. Finał Ligi Mistrzów Vive Tauron Kielce versus Telekom Veszprem. Spotkanie to od samego początku nie układało się po myśli podopiecznym polskiego szkoleniowca Tałanta Dujszebajewa. Po pierwszych 5 minutach spotkania węgierska drużyna odskoczyła Polakom na 3-0 i dosłownie przez cały podstawowy czas trwania meczu prowadzenia nie straciła. W pierwszej połowie niemal cały czas utrzymywali 3 lub 4-punktową przewagę. Raz zdarzyło się, że Polacy zbliżyli się do rywali na 12-13, lecz do przerwy Węgrzy powiększyli przewagę na 13-17. Po przerwie Kielczanie mieli powstać z kolan, jednak to ich przeciwnicy zaczęli jeszcze mocniej powiększać przewagę do tego stopnia, że 13 minut przed końcem spotkania w 47 minucie drużyna Vive Kielce przegrywała 19-28. Nie sądzę, by w tym momencie ktokolwiek się spodziewał wygranej polskiego zespołu. A jednak od wspomnianej minuty Kielczanie zaczęli grać jak w transie. Sławomir Szmal bronił każdą akcję przeciwników, a jego koledzy z drużyny trafiali do bramki Węgrów za każdym razem. Przez 12 minut Veszprem nie było w stanie zdobyć ani jednej bramki. Kilka sekund przed końcem Krzysztof Lijewski rzutem w samo okienko doprowadził do wyniku 29-29. Kurwa do Lijewskiego! Lijewski! Lijewski! Krzysztof! Lijewski, jest bramka! A tym samym do dogrywki, a jeszcze później do karnych, w których ostatecznie okazaliśmy się zespołem lepszym. Na marginesie dodam, że specjalnie na tę okoliczność wybrałem się wtedy do Kielc spod Warszawy, by pogratulować osobiście naszym szczypiornistom. Film z tego wydarzenia dostępny jest na naszym kanale, a obecnie wyświetla się po prawo na górze w karcie. 9 golami przegrywamy. No. I co państwo wierni kibice wtedy myślą? Ja mówiłam, wygramy jak zwykle. Na przykład, nie powiem, wyłączyłem grać w FIFA. Co ty mówisz, naprawdę? Dlatego, że tyle przegrywali. Ja już nie chciałem patrzeć na to, a potem siostra mówi, że z remis, nie? O kurwa. Panie Turek, kończ pan ten mecz. Myślę, że chyba każdy nieraz zetknął się z tym komentarzem. Otóż w 1996 roku kluby piłkarskie Widzew Łódź oraz Brondby Kopenhaga walczyły o awans do ówczesnej edycji Ligi Mistrzów. Zwycięzca dwumeczu miał dostać się do fazy grupowej. Pierwsze spotkanie rozegrane zostało w Łodzi i skończyło się wynikiem 2-1 dla Widzewa. Spodziewano się, że mecz rewanżowy na terenie ówczesnego mistrza Danii nie będzie łatwym zadaniem. I nie pomylono się. Niewykorzystana setka przez polski zespół w pierwszej połowie szybko się zamieściła. Po 45 minutach Łodzianie przegrywali 2-0. Po przerwie sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdyż Duńczycy podnieśli wynik na 3-0. Dla polskiego zespołu sytuacja wyglądała beznadziejnie, gdyż gra zupełnie nie kleiła się zawodnikom, a do awansu drużyna potrzebowała aż 2 goli. W 56 minucie po kontrze jednak padła bramka kontaktowa. Gra stała się niesamowicie nerwowa i w końcu, w 89 minucie, w zamieszaniu w polu karnym Brondby, Widzew strzela bramkę. Majak w rękę któregoś... GOL! Jest! Jest! GOL! Jest! Sławomir Majak! Za ładnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem! Wojtela albo Dębiński! Cudowna akcja Polaków!
Do końca meczu piłkarze toczyli zażarty bój o awans, a towarzyszył im legendarny już dzisiaj komentarz radiowy Tomasza Zimocha. Dlaczego arbiter nie kończy tego spotkania? Teraz na moim stoperze 90. minuta gry. Nie ma końcowego gwizdka. Wracajcie Polacy! Wracajcie, brońcie się, Duńczycy, ty będą strzelać! Wybij tę piłkę! Dobrze, Debiński! Panie sędzio, 92. minuta gry! Nie było przerw, nie było kontuzji! Dlaczego pan nie przerywa tego spotkania? Citko do Szarpaka za mocno! Morgan Krok łapie piłkę! No dlaczego pan nie gwizdzie? Panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Czesny! 14 metrów od bramki łapie piłkę! Turku, kończ ten mecz! Pomimo przegranego meczu 3-2, to Widzew awansował do fazy grupowej. Bieg na 3 km z przeszkodami, rok 1980, Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Bronisław Malinowski, który brał udział w tych zawodach, uchodził za tytana pracy. Mówiono, że kiedy postawi przed sobą cel, twardo do niego dąży. W biegu na 3000 metrów był jednym z faworytów, gdyż w tej samej konkurencji zdobył dwukrotnie złoty medal na Mistrzostwach Europy w 1974 oraz 1978 roku. Jednak tuż po rozpoczęciu biegu Polak został wyprzedzony przez rywali i większość wyścigu obejmował trzecią pozycję. Na pierwsze miejsce wysunął się Tańzańczyk Filbert Bailly. Zawodnik ten narzucił takie tempo, że z okrążenia na okrążenie coraz bardziej oddalał się od rywali. W szczytowym momencie było to około 40 metrów. Polak jednak niestrudzenie biegł swoim tempem, nie zważając na okoliczności. W pewnym momencie Malinowski wysunął się na drugie miejsce, lecz komentator stwierdził z nutą zrezygnowania, że Bailly za daleko uciekł Polakowi, by ten mógł go dogonić. Zaraz potem stwierdził jednak podniesionym tonem: Bailly chyba słabnie. Wybrzmiał dzwonek sygnalizujący ostatnie okrążenie do mety, a Tańzańczyk wciąż miał około 20-metrową przewagę nad Polakiem. Ale zaraz komentator zaczął krzyczeć: zmniejsza się ta przewaga, zmniejsza, Polak idzie do przodu, Bailly słabnie. Ostatecznie Malinowski pewnie wygrał ten wyścig, wyprzedzając swojego rywala o kilkanaście metrów. Kolarstwo, rok 2009. Piąty etap Dauphine-Liberé o długości 154 km z podjazdem pod Mont Ventoux. Scenariusz podobny do tego z historii poprzedniej. W wyścigu udział brał polski kolarz Sylwester Schmidt. W początkowej fazie wyścigu prowadzenie objęło czterech zawodników, a ich przewaga w pewnym momencie wynosiła aż 8 minut nad pozostałymi. Na 13 km przed metą dwukrotnie postanowił zaatakować Polak. Za pierwszym razem nie dał rady. Trzymaj się Sylwek, trzymaj się za Valverde. No i znów podobnie jak w tej sytuacji z Christophem Moro. Tuż przed szczytem Sylwester Schmidt nie może już jechać. Odcięło mu prąd. I dopiero za drugim udało mu się prześcignąć ówczesnych liderów. Brawo, Sylwester Schmidt odzyskał jeszcze siły. Chyba będzie pierwszy na mecie Mont Ventoux. Sylwester Schmidt to jeszcze 5 metrów 10. Wygrał! Wygrał Sylwester Schmidt na Mont Ventoux. Pierwsze zwycięstwo Sylwestra Schmidta w karierze na słynnym gigancie w Prowansji. Najświeższe wydarzenie z całego zestawienia tego odcinka. Rok 2019. Skoki narciarskie. Złoty skok Dawida Kupackiego z 27. miejsca na najwyższe miejsce podium. Polak został mistrzem świata na skoczni normalnej po tym, jak po pierwszej serii zajął 4. miejsce od końca. Po skoku Polaka w serii drugiej wszyscy zdawali sobie sprawę, że Dawid poleciał daleko. Jednak wraz ze skokami kolejnych skoczków emocje widzów i komentatorów zaczynały coraz bardziej rosnąć. Nikt nie był w stanie wyprzedzić Kubackiego.
i teraz musiał wyskoczyć 101 metrów. Żyga Jelan ląduje blisko! Darek Kubacki jest na podium mistrzostw świata! Zostało dwóch, tylko dwóch, Karl Geiger i Ryo Kobayashi. Teraz wystarczy mu 100 metrów. On to może skoczyć, on to może zrobić. Nie robi tego! Ląduje bliżej, a wywadził! Ryo już na rozbiegu 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Ryo Kobayashi ląduje blisko! Dawid Kubacki, mistrz świata! Coś niewiarygodnego! Dawid Kubacki, szalonego, siódmego miejsca na najwyższy stopień podium! Coś niewiarygodnego! Ostatecznie Dawid sięgnął po złoty krążek. Należy również wspomnieć, że tuż za nim na drugim miejscu uplasował się Kamil Stoch, który zaatakował również z dalekiego 18 miejsca. Temu wydarzeniu poświęciłem osobny film, który właśnie wyświetla się w karcie. Zapraszam. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. W zanadrzu dysponuję jeszcze kilkoma innymi przykładami, ale w te wakacje mamy naprawdę mało czasu na pracę nad kanałem, więc wybaczcie, że rozbiję ten film na części. Piszcie w komentarzach, jakie zwycięstwa polskich sportowców Wam przychodzą do głowy. Może pominęliśmy jakieś zwycięstwo i nie mamy go w naszych notatkach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.